Bogdan Rzońca, numer 8 na liście Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym numer 22. Bogdan Rzońca, były wojewoda krośnieński, marszałek pierwszej kadencji i wicemarszałek trzeciej kadencji województwa podkarpackiego. Jest posłem na Sejm obecnej kadencji. Kandyduje do Sejmu z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Zawsze myślałem o rozwoju infrastruktury. Ludzie pytają: Bogdan, co do tej pory zrobiłeś? Na przykład drogę z Jasła przez Las Warzycki do Rzeszowa. Na przykład doprowadziłem do remontu torów kolejowych z Rzeszowa do Jasła i z Jasła do Zagórza. To była największa inwestycja z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego za ponad 200 milionów złotych. Doprowadziłem także do połączenia komunikacyjnego powiatu jasielskiego ze Słowacją. To są przykłady. Takich inwestycji jest więcej. Bogdan Rzońca, numer 8 na liście Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym numer 22. Będę wspierał podkarpackich przedsiębiorców, by wykorzystali dostępne środki finansowe z Unii Europejskiej na rozwój przemysłu, w tym przemysłu lotniczego. Trzeba wspierać rozwój lotnisk w Krośnie, Bezmiechowej i Rzeszowie. Bogdan Rzońca, numer 8 na liście Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym numer 22. Powodzie przynoszą mieszkańcom Podkarpacia ogromne straty. Budowa obwałowań to zadanie państwa. Będę się starał o środki na ten cel. Podobnie potrzebujemy budowy drogi S19 oraz zjazdu z autostrady w Pilsie. Bogdan Rzońca, numer 8 na liście Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym numer 22. Chciałbym przywrócić Jasłu rangę miasta przemysłowego. Będę starał się o odbudowę branży górniczej, chemicznej i zbrojeniowej. Bogdan Rzońca, numer 8 na liście Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym numer 22. Prawo i Sprawiedliwość stawia na gospodarkę. Musimy odbudować polski przemysł. Między innymi musimy odbudować autoszar w Sanoku. Wtedy młodzi polscy inżynierowie będą mieli miejsca pracy tu, na Podkarpaciu. Bogdan Rzońca, numer 8 na liście Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym numer 22. Miasteczka w Polsce umierają. Podobnie jest na Podkarpaciu, ale Prawo i Sprawiedliwość ma program dla Leska, Ustrzyk, dla Krosna, dla Brzozowa. Jasło jest wśród tych miast, które wymagają wsparcia. Będę o to się starał. I bardzo państwa proszę o oddanie głosu na mnie. Numer 8 na liście Prawo i Sprawiedliwość. Bogdan Rzońca, numer 8 na liście Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym numer 22.